Dobra. Witamy Państwa po przerwie, wita Państwa Piotr Kopyt i ze mną jest trener kadry juniorów Polski, Paweł Lenkiewicz. Witam serdecznie. Zaszła mała zmiana, ja zapraszałem Państwa na mecz Płock-Wróbel przeciwko Hammarberg i Svensson, ale ponieważ Hammarberg dopiero co skończył grę z Danilą Bośniukiem, musi mieć odpoczynek po tym trzysetowym takim wyczerpującym pojedynku, który no akurat przegrał, ale mecz był przepiękny, naprawdę warto, no, było co oglądać, było, działo się, krótko mówiąc. W związku z tym przenieśliśmy na ten kort telewizyjny pojedynek między naszymi zawodnikami. Rovert CYBULSKI, to jest zawodnik, nazwijmy to tutejszy, bo to jest zawodnik obecnie Unii Bieruń, który gra w parze z Adamem Szolcem, trenującym na co dzień w ośrodku w Białymstoku, pod okiem właśnie Pawła, który siedzi obok, a po drugiej stronie grają panowie Adrian Jaśkowiak z Przeźmierowa, tak? Adrian Jaśkowiak z Przeźmierowa. I Tymoteusz Malik. Stalnowa Dęba. Stalnowa Dęba, czyli mogą trenować właśnie tak. W połowie drogi się chyba spotykają na treningi. Myślę, że bardziej grają turniejowo niż razem trenują, aczkolwiek jest to bardzo mocna para. Cały czas na tym turnieju już zagrała parę bardzo fajnych pojedynków, także są bardzo zgrani i będzie, myślę, że to dobry pojedynek deblowy, stojący na wysokim poziomie. Tak, tak to wygląda, bo już widzieliśmy w deblu kobiet właśnie taką parę turniejową i to spleconą na tę okoliczność Karolina Schubert właśnie z Anastazją Chomicz, no i zagrały, no co tu dużo gadać, dobre zawody, bo grają jutro w finale. W finale i nie są tam bez szans na wygraną. Choć po dzisiejszym pojedynku to bardziej lepsze wrażenie na mnie zrobiła jednak Pajek z Adamkową. Tak? Bardzo młode zawodniczki, Schubert, Komicz zagrały bardzo dobry pojedynek, bez żadnej presji, bez obciążenia. Tak. Natomiast Wiktoria Dąbczyńska i Ola Goszczyńska niestety troszeczkę zlekceważyły przeciwniczki. No nie mogły wejść do końca w mecz, bardzo dużo popełniały błędów, co im się wcześniej nigdy nie zdarzało. No ale to jest sport. No. Ale już mówiliśmy czasem, to może i warto jest. Tak jest. Lepiej dostać zimny prysznic, a tu zaczęliśmy pojedynek deblowy właśnie. A tu widzimy jedną z sióstr smolińskich. Tu taką ciekawostkę. Sylwia sobie zrobiła taki emblemat sędziego w takiej folii. To jest ewenement. Właściwie nikt tego jeszcze wcześniej nie robił. Także można powiedzieć, że jest prekursorką w tej dziedzinie. Tak? Tutaj może nam kamerzysta pokaże innych sędziów, no ale właśnie Sylwia tak to sobie wymyśliła. Z kolejną ciekawy pomysł. No myśmy zaczęli Jaśkowiak z Malikiem. Prowadzą, aczkolwiek to jest taka, żadne prowadzenie, 2-1, no tutaj Adam trochę tak myślał, że zrobi punkt, a tu proszę, latka wróciła jednak. Tak jest, początek meczu, także na razie jeszcze wszystko przed nami. Tutaj początek dla Jaśkowiaka i dla Wróbla, dla Tymka Malika.
A bo drugi Jaśkowiak to z kim gra? Wróbel gra z Konradem Płochem, tak. Taki czekam na ten pojedynek tutaj. Też myślę, że będzie fajny mecz. Dużo polskich par jest w półfinałach, w części już w finałach, także póki co jest dobry turniej, aczkolwiek no, trzeba być szczerym, że obsada w tym roku jest troszeczkę niższa niż była w zeszłym roku, ale to też było spowodowane tym, że w zeszłym roku mieliśmy Mistrzostwa Europy, każdy chciał przyjechać, zobaczyć nową halę, pograć, rozegrać się, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, także to na pewno jest też jeden z warunków. Drugi warunek to jest taki, że rocznik 98 wypadł w tym roku z turniejów juniorskich, może zagrać tylko w Mistrzostwach Europy, a to też jest jednak bardzo liczna grupa, gdzie też mamy swoich bardzo dobrych zawodników. 9-8 to jest Wiktoria, tak? Nie. 9-9 jest Wiktoria, Robert, tu wszystko są 9-9, natomiast Paweł Śmiłowski, Magda Świerczyńska, Michał Kikosicki, tak. To są zawodnicy z 98 rocznika. Tak to nam ten pan Glinicki tam oczywiście podpowiada takie różne takie news. Chodząca alfa i omega, zwana pięknym Rafaelem. Człowiek od wszystkiego, od niczego w kuluarach. Tak. No, teraz próbuje nam wyłączyć mikrofony. No, tak mają niektórzy. Udał się. Teraz bardzo dobry atak Roberta Cybulskiego w środek kortu, także na razie mamy 5-6. Czyli teraz, bo myśmy dużo rozmawiali, że te mistrzostwa Polski to są takim trochę też castingiem na kadrę na Francję, tak? Na Mistrzostwa Europy do Francji. Tak, jest to jeden z kolejnych etapów przygotowań do naszych Mistrzostw Europy. Zostały dosłownie 3 miesiące. Też, tak, no jest to jakaś tam próba dla wszystkich zawodników. Część par już mamy dogranych, prawie pewnych można powiedzieć. Część zawodników jeszcze walczy o swoje miejsca i ten turniej jak najbardziej ma duży wpływ na końcową selekcję. Także jest jeszcze ten turniej. Za 3 tygodnie startujemy w Międzynarodowych Mistrzostwach Węgier w Peczu, gdzie też zabieramy rocznik 99, 2000, 2001, czyli młodszą kadrę narodową. Staramy się też ich już ogrywać i zabierać jak największą ilość turniei. Jest tam fajna konfrontacja, możliwość pogrania. Tam startuje bodajże has 16 państw, 130 zawodników, także będzie możliwość sprawdzenia. Dla tych młodych zawodników zebrania kolejnego na pewno doświadczenia. No a nasi starsi zawodnicy powinni jechać i walczyć tam o medale. No oby. Niech worek przywiozą. Mogą być nawet złote. Ale co? Tak jest, przewczoraj poznaliśmy drużyny grające w Mistrzostwach Europy 26 państw, także w przyszłym miesiącu mamy losowanie, czekamy na nie z niecierpliwością. Myślę, że to już da nam jakiś sygnał i obraz sytuacji po losowaniu grupowym. No a za 2 miesiące jeszcze losowanie indywidualne. Ale pewniaki już są tak, w tej kadrze? Znaczy no, na pewno mamy 2 mocne miksty. Jest Paweł Śmiłowski, Magdalena Świerczyńska, 1. 10 rankingu światowego, bardzo grana para, z którą wiążemy bardzo duże nadzieje. Jest Robert Cybulski, Wiktoria Dąbczyńska, 2. para, która też nie podlega dyskusji. Nasz 2. najmocniejszy miks, który też już z powodzeniem walczy z Pawłem i z Magdą. Mają też na co dzień okazję wiele z nimi potrenować, posparować. Mówisz o Płoch-Goszczyńska, tak? No, nie, mówię o Cybulski Dąbczyńska. Polski Dąbczyńska jako tak, dwójka. Jako dwójka, rozumiem. Tak, jak najbardziej. I co, i Dąbczyńska, Goszczyńska? Goszczyńska, Dąbczyńska jako numer 1 debla, 2. para na dzień dzisiejszy jest Pajek Adamek, która też z powodzeniem startuje w rywalizacji międzynarodowej, jeżeli tylko. Tak, dzisiaj mówię, bardzo ładny mecz zagrał. Dzisiaj, wczoraj również bardzo dobry pojedynek. No, Iza Pajek ma troszeczkę problemy zdrowotne, na razie jakieś ma niedobory żelaza, podejrzenie jakiejś anemii. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko dobrze zdiagnozować. Tak, i ma dzisiaj studniówkę, zgadza się. Przełożyliśmy mecz półfinałowy, wygrała, chciała wrócić, jutro do nas dojeżdża. Mam nadzieję, że jutro też dalej zagrają na dobrym poziomie i wygrają. Oby, tak, oby ta studniówka jej się tam nie odbiła czkawką. Tutaj widzimy teraz powtórkach, bo dodamy, że na tą przerwę pierwszą po 5 minutach gry 11-9 prowadzi para Cybulski-Szolc. No także to rano dopiero przyjeżdża, tak? Wraca Iza. Tak, dzisiaj zaczyna bal, jutro mam nadzieję, że z rana wyjadą, mają 2,5 godziny drogi z Suchedniowa, dotrze na czas. Prawdopodobnie Debel Kobiet będzie ostatnim finałem, także myślę, że będzie gotowa i zwarta. Debel Kobiet, no może być, chociaż tam będą pewnie rozdzielone pojedynek Wiktorii
prawda? Bo tak, zaczniemy na pewno, zaczniemy mixtem. Mixtem, nie? Tak, mixtem, single i double na koniec. Podobna kolejność jak teraz półfinałów. 12-9, Cybulski, Scholz. Bardzo ładny atak Roberta Cybulskiego. Kolejny punkt, Cybulski, Scholz. A jak odbierasz tu organizację tych zawodów, bo to na tym takie zawody w imieninie są po raz pierwszy. Po raz pierwszy, prawda? Znaczy był tu ten turniej dla dzieci, wcześniej międzynarodowy, ale uważam, że to jest tak, jak i Bieruń organizuje turniej na najwyższym poziomie. Teraz tutaj też jest bardzo podobnie, tak naprawdę wszystko jest dopięte. No jedyne zastrzeżenie, ale dla wszystkich zawodników warunki są te same, jest to oświetlenie, które no, jest troszeczkę za niskie jak na taki turniej. Także, ale to mówię, zawodnicy muszą się do tego przyzwyczaić, dla każdego warunki są takie same, także grają i nie sprawia im jakichś tam większych trudności. No to prawda. Aczkolwiek mówię, no czas reakcji jest na pewno troszeczkę inny niż przy normalnym oświetleniu. Teraz piękne zagranie Roberta. Tak. Poprzek boiska i... Tak jest. W razie grają na dużym luzie, także wygrywają 15-11. Aj. Chciał Robert złapać nad głową, ale tak trochę się spóźnił, no i już. Tak jest, rakieta po serwisie opadła, tak. Nie był przygotowany do takiego zagrania. Bardzo dużo pracy wykonujemy na takich zagraniach. Nie zawsze wychodzi. Tak, jak na razie to taki ten przebieg jest rzeczywiście mimo wszystko jednostronny i to para Scholz z Cybulskim tutaj. Prowadzą ten pojedynek. Nie ma jakiegoś takiego dużego oporu. Czyli Tymoteusz zagrał też wcześniej bardzo fajny pojedynek mixtowy. Chłopaki Adrian z Tymoteuszem wygrali wcześniej trudny mecz na dobrych przeciwników Czechów. Wygrali też zdecydowanie po dobrej grze, aczkolwiek no mówię, no już fizycznie widać, że Tymek jest troszeczkę zmęczony, już nie ma tej szybkości. Mix go też kosztował dużo sił, grał na mocną parę z Ukrainy. Przegrany pojedynek, aczkolwiek tutaj z Olub tak pokazali się z bardzo dobrej strony, jest to bardzo dla nich dobry turniej i fajnie, cieszę się, że zdobyli medal, to na pewno ich troszeczkę uskrzydli do dalszej ciężkiej pracy. Tak, tak, no jutro przeciwko tej parze, bo to mowa o parze Bośniuk i Paksutowa, tak? Tak, no i jutro będzie grała przeciwko Robertowi i Wiktorii. Tak, mieliśmy okazję miesiąc temu, no półtorej miesiąca temu rywalizować z nimi w półfinale Międzynarodowych Mistrzostw Juniorów na Słowacji. Wtedy w trzecim secie przegraliśmy 21-19. Pojedynek stał na bardzo fajnym i wysokim poziomie. Mam nadzieję, że to jutro będzie piękny finał. Bo tutaj takich meczów zaciętych i dramatycznych troszeczkę nam brakuje. Tutaj przed chwilą był piękny pojedynek singla mężczyzn. Jutro czeka nas piękny pojedynek singla mężczyzn, gdzie Jan Lauda zagra właśnie z Bośniukiem. Myślę, że to też będzie piękne widowisko. Mix również powinien stać na wysokim poziomie. Także jutro myślę, że będzie się tutaj bardzo dużo działo i będzie gorąco. Oby. Jeszcze ludzie dojdą, może publika będzie większa. Tak, fajnie, jakby to w takiej mniejszej miejscowości było dobrze wypromowane, żeby tych ludzi przyszło jak najwięcej. Wiadomo, że taka promocja jest dla nas bardzo potrzebna. Niech ten badminton się rozwija, wszyscy chcemy, żeby było jak najlepiej. No to prawda. Prawda i wszyscy robimy, żeby się promować jak najbardziej. Tak jest, tak jest. W tym nasza tu też jakaś tam praca z tą telewizją badmintonową. Tak jest. No a teraz taki trochę out? Tak, jest out, jest 17-19. Punkt. Trochę no, rozluźnienie chłopaków, ale... O, mamy 18-19 i teraz zaczą się już nerwy. Tak, tak. Już zupełnie koniec. Niepotrzebne. Spadła koncentracja, 3 punkty stracone z pierwszych uderzeń. Zupełnie niepotrzebne. No to trochę teraz to tak szczęśliwie mi się ten punkt zdobyło. Tak, Szolcowi, wydaje się, bo że też od tak, tak, ręka gdzieś tam w dole podniósł i tak się bardziej wypychał z boiska niż to szło tak w kort. Adamowi właśnie się zdarza zapominać o tym, że po każdym zagraniu ta rakieta idzie zupełnie tak do dołu, przez to jest czas reakcji zupełnie inny, jest opóźniony, gra w drugim tempie, jest spóźniony. No znowu, dobry serwis Roberta.
mamy 21-18 dla pary Cybulski-Szulc. To prawda, aczkolwiek przebieg tego pojedynku wskazywał, że będzie trochę wyższa wygrana pary Cybulski-Szulc, bo to oni prowadzili ten mecz, dopiero tak się rozluźnili, że pod koniec musieli się znowu koncentrować nad tym pojedynkiem. Tak jest, ale myślę, że tutaj w drugim secie Adrian z Tymoteuszem na pewno będą dalej walczyć i jest, myślę, że tu jest szansa też na trzeci set, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No może i będzie trzeci set. Mamy czas, nigdzie się nie śpieszymy. No to prawda, jeszcze jeden pojedynek przed nami, bo ten mecz, o którym wspominałem, między parą szwedzką a polską, no właściwie czeka na zakończenie tego pojedynku, bo będzie rozgrywany na tym samym boisku. Przynajmniej jak na razie taka jest decyzja tu organizatora. Ale to z sędziami to wiadomo, różnie bywa, także to się może zawsze zmienić. Tak? Nie wiadomo, czy nie mają jakiegoś tam spotkania, bo to często jest, prawda, sobota przed niedzielą, to tam spotkania sędziowskie są jakieś. Tradycyjnie, to jest już tradycja. To jest tradycja. Ale cokolwiek by to miało znaczyć i nie wiadomo, jak się śpieszą, to mogą puścić na drugi ten. Tutaj tak sędzia patrzy na mnie, bo co ja mówię, rozumiem, bo słyszy. Słyszy tak i wie, że tak jest, że taka jest prawda. Każdy jest człowiekiem, chce reagować po tym ciężkim dniu pracy, to jest normalne. Bo to prawda, no właściwie większość pewnie widzów oglądających to doskonale zna tę dyscyplinę i wie, co to znaczy siedzieć cały dzień na hali, tak? Jest to na pewno ciężka praca, wymaga bardzo ładny atak tutaj Tymoteusza i mamy 1-0. Tak, no praca jest wymagająca na pewno, tak, dla wszystkich, dla sędziów również. Tu już jest taki poziom turnieju, są tam półfinały, tutaj może nie powiedzieliśmy, ale tam większość osób wie, sędziów na boisku jest 4. Także dwóch pilnuje linii wzdłużnej, a dwóch pilnuje linii końcowej. Znowu teraz Adam tak zagrał, no i przegrał, ale taką niejaką trochę tą lotkę, która niewiele wnosiła. I mamy kolejny błąd. Chłopaki zaczęli grać bardzo obronnie. Mamy 3-0 dla pary Jaśkowiak-Malik. Taki trochę styl azjatycki. Wyrzucić do tego broń. Czwarty. Para Jaśkowiak-Malik zaczęła grać bardzo agresywnie teraz, dominuje na boisku. Zdecydowanie. Zawodnicy Cybulski-Szulc grają praktycznie cały czas w obronie i podnoszą cały czas lotkę do góry. Nie jest to na pewno metoda na zwycięstwo w tym meczu. To powinien być tak naprawdę punkt dla nich, bo Adam rzucał na siatkę no wyjątkowo wysoko. Przez to, że też bym mówił, no spóźniony do tego zagrania. Tak, i właśnie to powinno być skończone, ale widać po obu stronach są błędy, jak widzimy. Tak jest jakaś dekoncentracja i na razie Robert z Adamem nie potrafią znaleźć recepty. Tak, żeby się odbić od tego stanu, w takim są teraz. Mamy 2-5. W dniu jutrzejszym mamy właśnie dwa pojedynki już finałowe. Polski debel kobiet będzie rywalizował między sobą. Polsko, można powiedzieć, białoruski jeszcze. Tak. Plus polski zespół mixtowy, który Robert z Nadią z Wiktorią będą walczyć w finale. Robert z Nadią. Tak. Tutaj Paweł pomylił się oczywiście, bo wiadomo, że chodzi o... Nie tego Roberta i nie tą Nadię. Nie, tak jest. Nie o tę parę. Wiktoria Domczyńska również wystąpi w finale singla, także mamy tu dużo bardzo fajnych polskich akcentów.
tutaj też jedna z tych par będzie grała w jutrzejszym finale, druga będzie walczyła o ten finał, także... A w zeszłym roku to akurat Cybulski i Domczyńska też byli na pudle, z tego co pamiętam. Tak, Mixta. Mieliśmy dwie pary mixtowe. A Śmiłowski z Marzeną wygrali, nie? Nie z Marzeną, z ale z córką akurat Marzeny, tak? Tak, wygrali... ale to wszyscy wiedzą chyba, że ja zawsze je mylę, także to... Tak, nawet mieliśmy... przestałem się tym przejmować. Mieliśmy złoto i brąz, tak jak najbardziej. Były dwa medale polskiej reprezentacji. A i Lauda tam? Nie, był, Lauda był też. Na tym z Beranem był, byli w deblu, zajęli chyba pierwsze miejsce. Tak jest, nasz miks wygrał z Francuzami w finale, po bardzo fajnym też pojedynku. Bardzo mocny turniej, dobry początek roku dla naszej reprezentacji. Out. Tak jest, mamy 3 do 7. No, może jakaś ta koncentracja im wróciła. Out. Trochę teraz nie mają pomysłu na to, co zrobić, tak? Weszli w tą taką grę, taką defensywną. Mówię o parze Cybulski-Scholz i im się to nie sprawdza i nie bardzo to mogą zmienić. Dokładnie. Kolejny błąd i mamy 9 do 3, także na razie cały czas są w obronie i przegrywają tą taktykę. Chyba wykrakałeś te 3 sety. Trochę już znam tych zawodników. To zawsze rozumiem jeszcze, że tak w świecie amatorskim to jest tak zapłacone za 3 sety, to i się gra 3 sety, ale... Zawodnicy na ogół dążą do tego, żeby jak najszybciej grać, tak? Bo to jednak siła. Tak jest, dokładnie. Jest to turniej. Jutro Robert już gra już w finale mixta, także tak, to wszystko. Jeszcze jak mu dojdzie debel w finał, no to... A już zagrał tutaj 3 bodajże pojedynki 3-setowe, także tych sił na pewno będzie brakowało z każdym jednym pojedynkiem. To zmęczenie jest coraz większe. No, ale zobaczymy. Jeszcze tutaj gramy. Prawie w banerach wylądowała lotka. Jest, mówię, cały czas chłopaki tak, nie mogą wejść na błędy. Olbrzymie rzeczywiście. A w debla naszą parą numer jeden jest wtedy na mistrzostwach Europy jest Paweł Śmiłowski z Robertem Cybulskim. A druga para? A druga para jeszcze cały czas walczy o nominację. Mamy trochę tych deblistów i myślę, że też postaram się to złożyć. To jest Adam, tak? Jest Adam w tej grupie, jest Konrad, jest Robert, jest jeszcze Bartek Markiewicz, jest Kopeć. Mamy tam z 6 zawodników na takim dość niezłym poziomie, aczkolwiek tutaj z tego rocznika 99 jest naprawdę kilku fajnych zawodników i któryś z nich myślę, że ma szansę wywalczyć tą nominację. Na razie mówię, póki turniej się nie zakończy, nie podejmujemy żadnej decyzji. Jasne. Mamy jeszcze start na Węgrzech. Później po tym turnieju myślę, że już decyzje będą kluczowe i zapadną. No i co, odmieni się coś teraz? No tu pokazuje nam kamerzysta Emilkę Goldwasser, która jest sędzią serwisowym akurat w tym pojedynku. Sędzią prowadzącym jest Sebastian Lasecki. Tak się jakoś dziwnie złożyło. No raczej 3 sety, tak. To się nie zanosi, że będą 2. O, dobre teraz przyspieszenie Roberta i od razu jest tego efekt, tak? W postaci punktu. Muszą grać agresywnie, żeby wygrać tego debla. Nie można debla wygrywać tylko obroną. Chociaż ja ci powiem, że jakby tak stał, nie wiem, taki debel koreański po drugiej stronie, to mogliby się zajechać z tym atakiem. A to wraca i wraca, czy tam tak chiński. Jest. Mieliśmy okazję teraz właśnie grać z tymi deblami mixtami. Byliśmy na Mistrzostwach Świata w Bilbao. Tak. Było dużo konfrontacji, fajnych pojedynków. No i dużo lekcji, ponieważ to był pierwszy start reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata juniorów. Tak, i zderzenie jednak z azjatyckim badmintonem. To zresztą tam Azjaci, czy tam azjatyccy zawodnicy praktycznie w indywidualnych tych grali od ćwierćfinałów, to już chyba między sobą, bo tam niewielu Europejczyków się dobiło. Tak, o innych krajach nawet nie wspominam, bo one niespecjalnie się liczą w tej dyscyplinie. Tak, tak, zgadza się. Tylko Francuzom udało się awansować do ćwierćfinału w
grze podwójny mężczyzn. A tak, bo tam Popa, tam Popow grał, tak? Czy nie? Ciguel z... Zikel, tak. Zikel, tak. To kojarzę. Bardzo kojarzę go z Lubina. Ograli naszą parę w 16 wejście do ćwierćfinału. Nasi zawodnicy zagrali parę dobrych meczy, kilka fajnych mixtów, szczególnie w drużynowej rywalizacji mieliśmy okazję pograć z mocnymi państwami, było to nam bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że mówię, wyciągniemy wnioski i będziemy się uczyć po takich pojedynkach jak najwięcej. No oby. No tutaj to, tutaj to bez historii jakby ten set, bo 15-6 teraz, no ale to jest różnica taka no, kolosalna. Bardzo ciężki wynik do odrobienia, myślę, że będzie to trzeci set. Choć tak już wspominałem, teoretycznie się da, no ale to tylko teoretycznie na tym poziomie, bo nie sądzę, żeby tu para Jaśkowiak-Malik wypuścili już ten set z garści. No ciekawe, a trzeci set jak typujesz wtedy? SZOLC-CYBULSKI, trudno nie? Powiedzieć. Teoretycznie faworytami jest SZOLC-CYBULSKI, ale mam nadzieję, że chłopaki się pozbierają, bo na chwilę obecną na razie taka determinacja jest troszeczkę u nich nie na najwyższym poziomie. Tak, ale to też tak może wynikać z tego, że już taki, a nie inny wynik jest i wiesz, i po co się męczyć i jeszcze tu siły tracić, tak? To już przeczekać może do końca, a w trzecim zagrać. Zabawę. Nie wiem, czy tak kalkulują, ale jest to prawdopodobne, myślę też. Zaczęli grać już teraz agresywnie i widać, że chyba, że teraz te 2-3 punkty złapią, no to wtedy jest szansa to odrobić jeszcze, nie? O, ładnie teraz tam zagrał siatkę. Cybulski to wyciąga dziwne rzeczy często, nie? No i skutecznie, jak się okazało, tak? Wyciągnął ze 2-3 dobicia, takie może niezbyt silne, ale i w sobie tylko z wiadomy sposób. Robert jest bardzo nieobliczalnym zawodnikiem, tak naprawdę. Ma dużo takich niekonwencjonalnych trochę zagrań, odbić tym podobnych. Tak, zgadza się. 17-9. Ja próbował z wodu i... No z wód wyszedł, tylko lotka przez siatkę nie przeszła. Adamowi z wód wyszedł, ale sędziowanie nie wyszło na dobre akurat parze Cybulski-Szolc. No to tak bywa. To tak jak mówiliśmy, no ja nie sądzę, żeby oni już myśleli tu. Znaczy myślami są raczej w trzeciej partii tego pojedynku, a nie o odrabianiu jakichś tam strat w tym secie jeszcze. Tak jest 29, lotka setowa dla pary Jaśkowiak-Malik. Także nie sądzę, żeby tutaj się coś mogło wydarzyć. Tak bardzo szczęśliwe to było zbicie. Sam się zdziwił chyba, że nie wcelował. Sprawdza, czy naciąg jest w rakiecie. No jest. Tak po prostu ramką było trącone trochę. No i tak. No ale 10 jest, czyli zdychy wyszły. Liczy się skuteczność, także wygrali tę akcję. Tak, to prawda. No, bardzo dobre zagranie Adama. 12-20. No tak, bo teraz to już im nie zależy, no to zaczęło wszystko wychodzić. Bo już co, no to set stracony, no to... I koniec. Koniec tej partii. 21-12 wygrywa para Jaśkowiak-Malik. No i tak jak tutaj Paweł zapowiadał, będą 3 sety. No i ciekawe, czy się teraz odrodzą. Choć ta końcówka pokazała, że jednak mają, potrafią, tak? To nie jest tak, że... Bardzo ważny będzie początek tego trzeciego seta tak naprawdę. Jak zacznie para Cybulski-Szolc? Zobaczymy, czy się podniosą po tej porażce. Tu taka ciekawostka oczywiście jest no, dla tych, którzy może nie śledzą badmintona, tak? I nie wiedzą. No pary polskie jak grają, to na ogół bez trenerów, tak? Bo komu tutaj... dopowiadać, tak? Przeciwko komu albo komu, no, konflikt interesów jest zazwyczaj. Tak, i to jest częsty widok na tego typu zawodach, kiedy grają pary z tego samego, bądź zawodnicy z tego samego kraju. Tak, mamy taką niepisaną umowę, że grają nasi zawodnicy przeciwko sobie, zostawiamy
tą grę samym sobie. My z boku to sobie obserwujemy, analizujemy, natomiast zawodnicy grają między sobą bez pomocy trenerskiej. Tak, wychodzą z założenia, że w końcu to jest gra dla myślących, gra się głową, bo to i prawda. No, badminton jest raczej sportem dla ludzi inteligentnych, także tutaj mają możliwość się wykazać. No i po 26 minutach zaczynamy trzecią partię. I jeszcze jeden pojedynek finałowy debla. Półfinałowy debla. Tak. Akurat ten Hamamberg będzie miał dłuższą chwilę na odpoczynek przez to, także on to pewnie jest zainteresowany nawet tym pojedynkiem, że składa się z trzech setów. No i mamy dwa proste błędy tak, w odbiorze i mamy 2-0. Przed chwilą Robert popełnił bardzo podobny błąd. Out? Ojej. To już dziwne, bo wiem, że taki punkt trochę za darmo, dlatego, bo grał w puste, a wyrzucił lotkę w aut. O, ładnie. Bardzo dobre zagranie. Tak. Zmylił. Tymek się nie zorientował jednak, że mu tu zagra akurat do lewego boku. Próba przyspieszenia przed Roberta, ale kolejny nieudana. Błąd. Po szybkim kontrataku rakieta spadła mu do dołu. Niestety nie zdążył zareagować. Błąd. Ale teraz się, teraz ładnie zagrał. Tu z boku oczywiście pan Rafał trenerowi Lenkiewiczowi podpowiada, co powinien robić. Tak, pan Rafał Glinicki, dodajmy, człowiek od wszystkiego. Tak. Out, ale bardzo dobry pomysł Tymka tutaj na rozegranie. Mamy 3-4. Bardzo ale dobre zagranie Tymka. Ataki. Tak, krótkie zagranie Tymka do siatki. Zgasił tą lotkę na siacie i rzeczywiście, tak, zasłużony punkt, jak najbardziej. Znowu się trochę tak do obrony ustawili jednak Robert z Adamem. No, niestety Adam ma ten problem, że po każdym zagraniu ta rakieta mu wędruje dosłownie do podłogi i później ma tak spóźniony czas reakcji. To jest właśnie efekt takich później zagrań, gdzie tak, wszystko bierze z dołu niestety. Lotka dokładnie. Lecimy. Jest to jego bardzo duży problem. W grach podwójnych niestety nie można sobie na to pozwolić. No tutaj akurat kamerzysta pokazuje nas. Pan Paweł obok. Pan Piotr obok. Tak. I pan Rafał jest z nami. A pan Rafała nie pokazała. Kamera to za karę chyba. Ale to można nadrobić oczywiście. Także na pewno tam realizator pokaże i pan Rafała. I 4-7. No bo znowu zaczęli, Jaśkowiak z Malikiem zaczęli tak odjeżdżać, tak jak w partii drugiej. Grają agresywnie, grają mocno w ataku i wygrywają. To samo, a tutaj Adam z Robertem się jakoś nie mogą pozbierać w tym. No teraz. Też kolejny, drugi błąd Tymoteusza. Cztery palce to długi serw, tak? Bo tutaj widzieliśmy, jak Adam pokazuje znak. Tak, jest to komunikacja między zawodnikami, tak, żeby był zawodnik przygotowany do returnu. Tutaj był akurat długi serwis. Chociaż nie wszyscy to używają jednak, tak? Niektórzy. To jest takie wewnętrzne umówienie między zawodnikami tak naprawdę, że pomogło to w komunikacji. Bardzo dobre zagranie Tymka.
A panowie Robert i Adam tak się zastanawiali właśnie, kto to ma wziąć. Nie wiem, może chyba wziąć. To Adama Lotka, także tak, nawet Adama nie wystartował. To prawda. Ale tutaj. Tak, się odrehabilitował. Tak jest, bardzo dobry atak w środek kortu. No przy okazji był zły serwis. Ale już atak dobry. Tak jest. Mamy 9-7. Trochę tak była za blisko wyrzucona ta lotka i łatwiej było ją zaatakować. Ale tak gry to nie za bardzo jest jednak w tym pojedynku. Są bardzo krótkie akcje, jest dużo błędów. Trzy uderzy, tak. Tak jest. Tak jest, kolejny dobry atak dama, ale lotka w łatwy sposób wyrzucona naprawdę, do góry. Dzisiaj to jak patrzę, to deble dziewczyn były ciekawsze jak to deble facetów. Zgadza się. Sporo działo, naprawdę. To były emocje. Były emocje, były akcje, długie wymiany po 20-30 uderzeń, także. A teraz zaskakujący serw dla dama. No i... Zmiana, tak? Nie, 10-8. Tak, bardzo fajny pojedynek zagrała właśnie Iza z Wiktorią, pokonały zawodniki tak, ze Słowacji. Tak, dla mnie to z tych naprawdę podwójnych najładniejszy mecz. Tak, zgadza się. Tak jak singlowy właśnie między tym Hanenbergiem a Bośniukiem, tak, ten podwójny to właśnie ten przyspieszony półfinał. Bo Iza jechała na studniówkę, dlatego on był rozegrany tam wcześniej niż cała reszta pojedynków, ale mecz na bardzo dobrym poziomie stał. Czasem miałem wrażenie, że Słowaczki może nie były zorientowane, że na nasze zawodniczki obie to lewe były, znaczy leworęczne w tym sensie. Jest to na pewno utrudnione zadanie, tak, żeby... Tak, grają tak trochę na pamięć, ja tutaj za każdym razem one grają. No ale to jest właśnie mocna broń tych dziewczyn, tak, że są leworęczne, są dobrze zgrane, długo razem trenują, kadrowo też już razem jeżdżą po wielu treningach międzynarodowych, fajnie grają, zdobywają medale, jest to naprawdę fajna para. No, mamy przerwę 11-9, także wszystko się zdarzyć może. Czy jak to tam było w tej piosence, to pewnie zaraz nas... No to widzimy panią Emilkę Goldwasser. Chyba wie, że kamera ją ogląda, to i uśmiechnęła się trochę. No ale to Adam zasłonił kamerę i już nie ma pani Emilki. Jest w dalszym planie, czyli mistrzynią drugiego planu. No i cóż, jak pan podstawiłby teraz, panie Pawle? Trudno powiedzieć. Zobaczymy przy wyniku. Więc taki pojedynek finałowy od 15 się zaczyna w grze, także zobaczymy. Na razie to jeszcze jest wszystko możliwe. Tutaj nie ma faworytów. Chłopaki grają na równym poziomie. Każdy może tutaj ten pojedynek wygrać. No to prawda. Odnośnie, ja widzę dużo większą determinację Malika i Adriana, natomiast tak, Robert z Adamem nie mogą do końca zagrać na swoim normalnym poziomie. Zagrają cały czas obronnie. No, taki książkowy atak i dobicie i od razu to skutkuje punktem. A tu kamera nam pokazuje pana Irka Górniaka, tu głównego dowodzącego tego turnieju, czyli sprawcę tego całego zamieszania, krótko mówiąc. Tak, bardzo dobre zagranie teraz. I cała akcja w wykonaniu pary CYBULSKI-SZOLC była taka, no, od początku do końca przemyślana. Tu widzimy w powtórce z siatki, a nie, to poprzednią akcję, tak. jak Robert łapał lotkę między nogami. I mamy 12-12. Kolejny punkt pary, Szolc-Cybulski, mamy 13-12. Mam wrażenie, że jakby trochę życie w nich wstąpiło, nie? Tak, teraz tak, zdobyli trzy punkty, troszeczkę ta wiara wróciła, także tu jeszcze dalej wszystko jest możliwe.
Kolejny punkt, mamy 14-12. Cybulski i Scholz znowu zaczęli grać agresywnie i wygrali czwartą akcję z rzędu. Kiedy są w ataku, dominują na korcie. Ciekawe, bo tutaj to jest ogrzewanie tą rurą, tutaj lotka znaczy jest neutralna, no? Czy tu jest jakaś lepsza, gorsza strona na tej hali? Lepsze, gorsze może nie ma, aczkolwiek zawodnicy mówili, że czuć od czasu do czasu jakieś lekkie podmuchy. No właśnie, to tak akurat dmucha w boisku, nie? Może nie są jakoś mocno odczuwalne, ale takowe są. Tak, to nam realizator podpowiedział, że te podmuchy to mogą być właśnie, że szybko rakietkami machają i dlatego takie są te podmuchy. Już nie będę mówił, że on nie powiedział rakietkami, no ale to w telewizji ludzie to i skąd mają wiedzieć, że to się rakieta nazywa. Teraz kolejna bardzo dobra gra, znowu Tomka i Adriana, znowu zagrali agresywnie. Ta dama, nie? Tak. Tak oddał tak na siatę za wysoko i tak się to skończyło. Bardzo ważna akcja. 15-15 i teraz zaczyna się pojedynek. No to prawda. No to zobaczymy, czy się pozbierali wszyscy, czy któraś para jakby siadła. Teraz szkoda tego ataku, tak. Adriana, byli cały czas stroną dominującą i niestety no, taki łatwy błąd. Ważny punkt 16-15 dla Roberta. No ale też trzeba przyznać, że przytomnie siadam tutaj zachował, że jakby przewidział, że lotka będzie wałczła. To nie był jakiś taki mega out. No serw fatalny, tak jakby to i został trafiony lotką. No, tak, nie wiem, z pół metra nad siatką chyba wyleciało. Po 16. No nie wiem, tam według mnie to powinien być ten kort wytarty teraz, bo akurat Robert był na ziemi, znaczy na korcie. Plamę to widać. Zgadza się, wydaje mi się, że też Robert zgłaszał nawet to sędziemu. Tak, a tutaj nie ma reakcji, a... Mamy 16-16. To może być na przewagi ta końcówka tego jednak pojedynku taka. Bardzo dobre zagranie Adama. Teraz było bardzo dobre zagranie Adama i czekał Roberta. Na dobicie. Tak jest. Czekał i skończył. Tak? Ale zapoczątkował tak tą akcję właśnie Adam. Pięknie ściągnął lotkę do siatki. No, to było bardzo mądre zagranie, tak jest. Próba zaskoczenia dalekim serwem, długim serwem, no ale nieudana, bo lotka wyszła bał. Teraz bardzo dobre, bardzo rozegranie. Ale znowu to zapoczątkowało to, że zagrał w poprzek i jakby ruszył nimi i przez to zyskali tak w czasie przewagę. To później tam 2-3 uderzenia dalej mają na zapas tego czasu. Tak jest. Czyli jak ruszą głową też, to się sprawdza. Już teraz też te obrony
obrony nie są wyrzucające, tylko oddawane tak na siatkę, tak? Płasko. Ależ ten... Bardzo dobra akcja. Przepiękna akcja. Out. Niestety bardzo dobre zagranie obu par. Tak. Ale taki rzut Roberta, szkoda, że się takiej akcji nie wygrywa, nie? Tak jest. Zawsze jest jednak trochę żal. Chociaż taka ostatnio pokazywana często akcja Konrada Petersena z to chyba był finał Super Serii, jeżeli się dobrze... Zgadza się. Myślę, to przegrana nie przez tych Duńczyków, ale akcja przepiękna. Na światowym poziomie. Tak. No i para też światowa, to trudno się dziwić, że jest światowy, bo to jest pierwsza dziesiątka świata jednak, Kolding z Petersenem. O, tu będziemy widzieli w powtórce, jak Robert sięgnął tą lotkę. To się mówi spod kortu wręcz. No i teraz sędziowie właśnie wycierają kort, bo to jest jednak niebezpieczne. No, tak się można poślizgnąć i odpukać, ale zwichnąć sobie karierę tak naprawdę już. Teraz bardzo ważny punkt, mam 18-18, serwuje Tymek. Jedna z ważniejszych akcji w tym secie. Tak, no nie ma tu faworyta, nie ma już. Bardzo dobre zagranie Roberta. I co będzie serw długi? Teraz zagra krótko. Fajna, efektowna akcja, ale znowu przegrana. Mamy 19-19. Nieskuteczne, ale taki parę zagrań było rzeczywiście. Można było lepiej odegrać tą lotkę. Można. I tylko robotę sędziemu robią przez to. Musi chodzić z tym mopem i wycierać. Może by wzięli przykład, ja pamiętam jak Lindan w Niemczech wycierał sam. Bo tam taki mały chłopiec chyba, czy chłopiec, nie pamiętam, czy dziewczynka, nie ma znaczenia, ale taki młody jakiś tam adept pewnie badmintona przyszedł z mopem i zaczął wycierać. I Lindan wziął od niego tego mopa i to on powycierał. Czyli można. Można. A coś tam ten Lindan gra. Nie zawsze jeszcze jako ciekawostkę pusto w termobagu mam, tylko dwie rakietki i nic więcej. Naprawdę. Szkoda, Tymoteusz MALIK był dwa razy w bardzo dobrym ataku. Szkoda, że Adrian tą lotkę zepsuł na siatce. Była dość łatwa lotka, ale niestety stanął nogami, nie ruszył do przodu. Stracił równowagę i punkt. Lotka meczowa. Tak, dla pary CYBULSKI-SZOLC. Świetny odbiór. Posiać. To najlepsi zawodnicy świata. Nie wiem ile tu było jakby takiego... Kolejny bardzo dobry turn. Mamy zamierzonej tej siatki, bo u tych najlepszych to one są zamierzone, ale nie zmienia to faktu, że... Bardzo tak, dobry atak Adama, świetny serwis i skończona akcja na siatce, także... W ten sposób para Robert CYBULSKI, Adam Scholz wygrywa z parą Adrian JASKOWIAK i Tymoteusz MALIK. 2-1 w setach, 21-18, 12-21, 22-20. Po bardzo wyrównanej walce mamy kolejną parę w jutrzejszym finale, co nas bardzo cieszy. To prawda, a my... Zapraszamy za chwilę, bo na razie się pożegnamy. Trener Lenkiewicz pójdzie już, bo on będzie coachował, tam podpowiadał naszej parze Płock-Wróbel.
I w takim wypadku do zobaczenia i do usłyszenia. Żegnamy się na chwilę. Paweł Lenkiewicz i Piotr Kopyt. Dziękuję bardzo. Thank you.